Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Zdanowski. Siema. O, Skie, widzę, że siedzisz obok mnie. Gdzie jestem w ogóle? Jak tu ciemno. Słuchaj, ale chyba grafika się zmieniła, wydaje mi się, że lepsza grafika. Jest inaczej. Bo była zupełnie nowa aktualizacja, gigantyczna aktualizacja, która wprowadziła mnóstwo nowych rzeczy. Tylko postanowiliśmy jeszcze raz zagrać w The Foresta, tym razem ze Skie, ponieważ ze Skie jeszcze nie nagrywałem The Foresta. Tak. Z Pawełkiem już były dwie serie, w sumie trzy. Więc myślę, że spróbujemy swoich sił wspólnie ze Skie. Pewnie. Tak? Jak tam się czujesz przygotowany? Lecimy na wakacje. No właśnie widzę, jakie wakacje. No. Jestem lekko przerażony. No, ale dobra, nie bierz książki jeszcze najpierw. Czekaj, już mi się wczytuje. Tak, już się wczytuje. Jeszcze nie biorę książki do ręki, jeszcze lecę z tobą tutaj, zabaweczkę trzymasz. Bo co chodzi, jest aktualizacja, która wprowadziła możliwość zbudowania maszyny latającej. Prawdopodobnie Leonardo da Vinci. Tak mi się wydaje. Co więcej, jeszcze są jakieś inne rzeczy do zbudowania, jakieś nowe bronie, nowe potwory, no tego jest mnóstwo po prostu, więc musimy, ta gra zupełnie inaczej wygląda teraz, jest nowe zakończenie, więc zobaczmy. Dobra, biorę książeczkę. Dla Timiego, oczywiście, przewodnik przetrwania. Ciekawe, co w tym przewodniku jest. O, ale mam ustawioną czułość. Coś się psuje, Skie? Czy to ty? Nie, to nie ja. Kibla. Mówiłem, nie. Spuściłeś wodę, czy co? Puściłem. O rany. No i znowu się zaczyna. Aha, nie ma tak dobrze. Uwielbiam to, naprawdę. Ale grafika naprawdę, wydaje mi się, jest lepsza. Jest teraz. Lepsza jest moim zdaniem. Refleksy świetlne i po prostu cienie troszkę poprawili. Tak mi się wydaje, że ten Timmy w ogóle walił mi tutaj w tym, głową w ten dekiel taki ten... Stoliczekowy dekiel. A całkiem możliwe. Okej, okay. Dobra, i naprawdę zmienili to wszystko. Jest trochę inaczej faktycznie. Taka scenka jest tak troszeczkę... Jest znacznie inaczej, jest teraz w nocy tak pokazane, tak jakoś... Nie wiem, no wydaje mi się, że zupełnie inna grafika jest teraz. Ja nic nie zmieniam, zostawiłem wszystko na wysokich detalach. Ja też. Też no nie biegaj mi po twarzy, co za typo. Sorry. Ja tu wstaję. Aha, dopiero wstajesz. Dobra. A widzę cię faktycznie. No tak. Dobra, wziąłem siekierkę. Zjem sobie tutaj coś dobrego. Jak ty wyglądasz w ogóle? Wiesz co, ja nie wiem, ty wyglądasz tak, że ja po prostu ja się cię boję. Jesteś jakimś niewyżytym ludkiem. Dobra, zbieraj sobie. Okej. Okay. Zjadłeś już coś? Zjadłem, tam, oczywiście. Ja już jestem przygotowany. Zwarty, okay. Gotowy do akcji. Musimy pozbierać stąd leki. Zaraz, czekaj, no nie wejście. Dobra, sorry. Wziąć tackę tutaj stąd, oczywiście, to jest bardzo ważne. Oczywiście. Będziemy się dzielić mogli później rzeczami. Ale ja nie chcę się stąd dzielić. Kliknij B. Teraz proszę musimy bardzo. Sprawdzić bardzo ważną rzecz. Okej, okay. Schronienie myśliwego, podstawy. Coś nowego, tego chyba nie było. W ogóle inaczej wygląda ta książka, tak mi się podstawy wydaje. Przetrwania. Krok drugi, małe ognisko. Zupełnie inaczej, zobacz, co tu jest podstawy przetrwania. Tego tak nie było rozpisanego, chyba to jakoś inaczej wyglądało trochę. Nowe grafiki są, zobacz, no. Klikasz w zakładkę ogień, jest małe ognisko, stojąca pochodnia, zupełnie inaczej to wygląda. No. Następnie schronienie. Ja tutaj nie widzę nic nowego. Nie, żywność. To jest wszystko tak było. Tak było, składowanie, tak było. Dalej, składowanie, dalej. Nas bardziej dalej. Interesują inne rzeczy, nie? Tak, szukam właśnie, co jest tutaj nowe. Altanka była, schody były. Tak, tutaj te wszystkie rzeczy były zupełnie inaczej, to graficznie wygląda, jest bardziej takie... Drewniana tarcza, tego nie było chyba. Gdzie ty masz tarczę? W którym momencie już? Drewniana tarcza, no, w narzędziach. Poczekaj, bo ja tutaj jeszcze jestem na tych podstawowych. Aha. Sprawdzam po kolei. Tu są na pułapkach jestem, teraz tutaj mała tratwa, na pewno inaczej to wygląda. O, zobacz, są sygnały. Czy to było wcześniej? Chyba nie. Ułóż sygnał, nigdy nie trać nadziei. Z 34 kamieni możesz zrobić sygnał SOS. Napisać. Dalej, a tutaj nie widzę, czekaj, gdzie są, bo była informacja, że jest możliwość latania, tylko gdzie to jest teraz? Chyba, że możemy ją znaleźć, a nie tak od razu mieć. Możliwe, że trzeba po prostu znaleźć jakiś przepis na to. Tak, dokładnie. Możliwe, że musimy znaleźć, ale widziałem, że jest możliwość latania. Był trailer. Tak. Łodzie, pułapki, sygnały do zrobienia. No nie ma. Znajdź jego, rozbij obóz, znajdź zaginionych pasażerów samolotu. Ciekawe. No dobra. Możliwe, że to trzeba po prostu będzie znaleźć.
Tak samo jak piły na przykład spalinową i tak No dalej, dokładnie, nie? trzeba będzie się tam gdzieś wybrać dalej, żeby to odzyskać, nie? Wybaczcie, że kaszlę i prycham, ale niestety trochę chory jestem Jak jeszcze. możesz. No widzisz? Widocznie nie zapytałem coś, jakiś wirus od tej pani, Ty która iść tu pierwszy. leży. Dobrze, ja się nie boję. Jak ciebie zjedzą, to Ale ogólnie pierwszego. są... Ej stary, ale naprawdę, tu zmienia się grafika, tu teraz nic nie widzę. Jest Jest tak gęsty inaczej. las. Jest bardzo gęsty las. Dobra, chodź rozwalamy tutaj te walizki. Dobrze. Weźmy szmaty. Poszukiwanie bielizny. Poszukiwaniu ciepłej i mokrej bielizny. Ciekawe, ciepłej i mokrej bielizny, tak, dokładnie. Na zimę pantalony tak. muszą być. Muszą być, oczywiście, patrz. Jedno uderzenie porządne i od razu dwa otwarte te. O! Okej. Okay. O, piłeczkę miałem. To jest... A czekaj, a pod I? Nie, wygląda to tak samo chyba. Nic nie zmienili. Nie, to jest wszystko takie same, tylko tam właśnie... Ciekawi mnie właśnie ta maszyna, która tam bała się do latania, te nowe potwory, bo zmieniło się tak, naprawdę dużo. W ogóle można samochód zrobić, prawda, z drewna widziałem, że samochód można zrobić, ale ten samochód jest oczywiście samochodem sztucznym, tak? To nie jest prawdziwy samochód. To jest pająk w ogóle, da się go zarżnąć? Da się! Nie, pająki normalnie chodziły po ziemi, to prawda. Patyki też przy okazji pamiętaj, żeby się zbierać, wiesz? O, dobra. Tak, wiem kamienie. Oczywiście. Na razie zabiłem ptaka. Ja nie wiem, co ty robisz ze swoim ptakiem tam. Hehehe. Nie interesuje mnie. Ale ten był naprawdę. Czarny. O, szlak. To się czasami trzeba się umyć po prostu, wiesz? Ale po co? Paweł, po co? Po prostu trzeba się umyć, żeby nie był czarny po prostu, wiesz? Zobaczcie, Paweł jest chory, mi też się głos łamie, także będzie ciekawie dzisiaj na pewno. No naprawdę, wiesz, czekaj, ej stary, gdzieś ty uciekłeś. Nie, no tu jestem, zbieram sobie ten. A bo ty tyś tam już polazł. Gdzieś ty, a tu jesteś, o stary, jak tu ciężko cię zobaczyć. No bo to jest trochę gęstszy las chyba niż... Czekaj, ale nikt chyba znika. Tak, jak daleko odejdziesz, to się robi taka mgiełka jakby. Nie, u mnie normalnie widać wszystko. Znaczy nie, widać oczywiście, tylko wiesz, na odległość robi się taka mgiełka po prostu. Zresztą u ciebie przy twoim niku, Pawle, nie widać ostatniej literki. Jest Paweł, tak? No, Paweł jest tylko, no. No bo to jest... O, królik! O, dobra. Ja wiedziałem, to nie jest twoje konto, pożyczyłeś od jakiegoś Pawę. Dobra, więcej patyków już nie wezmę do ręki. Ja jeszcze mogę trochę zmieścić, właśnie zbieram kamienie też, patyki już mam. Dobra. Szkoda, że nie mamy zegarka. Przydałby się zegarek jeszcze jakiś fajny, taki, żeby wiedzieć, która godzina w ogóle jest. No. W ogóle w tej grze mi. Znaleźć miejscówkę. W tej grze mi brakuje tego. Brakuje mi kompasu. Odkryto nowe zwierzę. A, fajnie. Dobra. Jaszczurka przebiega przed chwilą. Aha, wiesz? czaję. Dobra. Nie słuchajcie, bardzo brakowało mi właśnie DeForesta. Ludzie ogólnie pisali, żeby znowu zacząć serię. My wiedzieliśmy po prostu, że będzie aktualizacja. Czekaliśmy. Widziałem informację. Czekałem po prostu na informację. 10 grudnia, wczoraj, była aktualizacja. chyba wieczorem, dość późno wieczorem. Tak, ja ściągałem po 21. Tak, także dzisiaj już możemy normalnie zagrać. Okej, okay. Dobra, to co? Myślę, że idziemy poszukać miejscowy jakieś. Musimy się zobaczyć, gdzie my w ogóle jesteśmy, nie? Koło czekaj, czegoś. Czy mamy mapę jakąś czy coś? No nie, nie mamy mapy, nie mamy. Oczywiście, że nie. No właśnie, no szkoda. Wiesz co? To co? Idziemy gdzieś? No to chodźmy przed siebie, bo czekajcie, samolot mamy za plecami teraz w tym momencie chyba. Nie, tam jest, samolot dobra. Samolot jest tutaj. Sekunda, to musimy, chodź tędy pójdziemy, tu jest chyba jakaś skarpa. Będziemy mogli jakoś przejść i o, zobaczymy. Znaleźć przede wszystkim... Może. Znaleźć łódź musimy. No, dokładnie. Bo to jest najprostsze, tylko wiesz co, musimy ostrożnie, żeby staminka szybko nie padła. I ogólnie są nowe stwory, tam widziałem, tak? Są takie, o, mam łódź. Mocniejsze... O, jest, znalazłem. No to już wiemy, gdzie jesteśmy. To już wiemy, gdzie jesteśmy. Bo samolot ogólnie się respi zazwyczaj mniej więcej w tym miejscu. I albo po tej stronie, po tej lewej, albo po prawej. Aha. Okej. Okay. Dobra, tu powinno być zejście, jak pamiętam. Tam jest te drzewo. Tylko tutaj gdzieś kanibale zawsze chodziły, musimy uważać. Dobrze. Właśnie zejdziemy tu na dół, tu są skrzynki. Znaczy walizki. Skrzynki, walizki. Weź porozbijaj, tam zwykle są batony i leki. No, batony się przydadzą, bo z żarciem będzie krucho pewnie. Trzeba będzie co, polować. Leki jeszcze mam, których nie mogę ponieść, jakbyś chciał. A ja nie miałem ich, ale spoko. Właśnie, zapomniałem, że szmaty są jeszcze ogólnie. Szmaty, jak na przykład ja podniosę, ty dalej możesz podnieść szmaty jeszcze. Ale innych chyba już nie rzeczy. Innych rzeczy już niestety nie. Także szmaty może ode mnie zabrać. Spoko. Tutaj są o, żółwie. Proponuję od razu żółwia ubić. Dokładnie. Żółwie są spoko. Tylko trzeba trafić dobrze. Dobrze trafi, trzeba żółwia. O, teraz został.
Dobra. Nie, żółwie się przydadzą, bo one mają skorupy. Będziemy mogli zbierać deszczówkę w nicce, pamiętam. Ej, mój jest chyba nieśmiertelny. O, teraz. Nie, spokojnie. Już jest, już jest. Już jest. I skorupy trzasnąć, wiesz? Dobra. Ale skorupka mi się przyda na pewno. Dokładnie. Tutaj trzeba będzie uważać. Na razie weź pozbieraj te skrzynki. Faktycznie. No mamy wszystkie już chyba pozbierane. Nie, nie, jeszcze tutaj są, wiesz? Przy wielorybach, albo przy... A, reginach. Dobra, dobra, idę, idę. Co to jest. Okej, to szybciutko tu przejdziemy. Nie wiem, czy pierwszą noc nie przeżyjemy może tutaj na tym. Na łodzi? No, na łodzi. Tam można ognisko też zrobić. Robiliśmy już nie raz. Spoko. Bardzo fajnie, tak? Na łodzi ognisko zrobić. O, głowa. O. Paweł, mam dla ciebie prezent. Masz, Paweł. Co? Masz. O, jak miło. Idealny prezent, zobacz. Zawsze marzył o trupiej główce. Naprawdę. Dobra, wiesz co, tutaj jeszcze ten... Musimy tam pójść na łódź, tak? Bo tam na łodzi są fajne rzeczy. O, tutaj znalazłem laptopa. Z laptopa można wziąć te fajne procesorki. Tak, one się przydadzą później do bomb. Te płytki drukowane. No. Jest problem, nie mogę zrobić... Czego? Już mi zabrał, no. Co, alkohol, że niby zabrałem ci? Alkohol mi zabrałeś w buzie. No bo ja lubię. Dobra. Biorę taśmę, biorę tutaj zdjęcie. Bo tutaj ktoś nie przeżył niestety. Co to jest za... A to jest zdjęcie łodzi. Kanibal, weź rękę. Gdzie? Kanibal plecy, tam wybiegły. Nawet wybiegli, dwóch. Wybiegli. Dwóch jest. Chcesz iść ciukać, czy nie? Wiesz co, w sumie oni chyba na początku... Tak, chyba trzeba będzie. Chyba będzie. To jest pierwsze zetknięcie z nimi. Chodź, nie wiem, oni wtedy uciekają. No właśnie widzę, jak dobra, uciekają. Ziemię tu. Łupaj. Dobij, szybko. Dobra. Jeszcze tą babę muszę chleba tutaj. Dobra. Okej. Okay. Uwaga. Dobra, tutaj chyba leży, tak? Tak, leży. Ja proponuję, jak zrobimy tutaj ognisko. To spalić. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Weź te ciałka bliżej, gdzieś tutaj. Dawaj mnie go. Tutaj go połóżmy. Bo będziemy mieli kości, a z kości będziemy mogli zrobić ubranko, więc to jest bardzo ważna sprawa. Dobra. O, rzemiosło, patrz, kliknąłem B, od razu rzemiosło mi się włączyło. Pod P rzemiosło? B. A, pod B. Że tutaj te składanie, nie? A, to tak. Ja ogólnie nie pamiętam wszystkich skrótów, jak tutaj robić. Gdybyśmy musieli sobie przypomnieć. Ja znam tylko... Musimy się obmyć, mamy zakażenie, będziemy mieli. Czujesz pragnienie znaleźć wody do picia? Nie. Płyniemy na łódkę, teraz już ciszy, nie? Spoko. Tu już więcej nic nie ma. Czekaj, gdzie jest słońce? Słońce za chwilę zajdzie, jak widzisz. No. Więc musimy ewidentnie pójść. Tak, dobra, chodźmy tam, no. Na łódkę. Dobra, szybko na łódkę, ale naprawdę pędzikiem. Myślę, że nie powinno być tu rekinów, chociaż wiem, że są rekiny. Są rekiny, ewidentnie. Więc zobaczymy, jak będzie szło. Tutaj niestety są rekiny i pamiętam, że myśmy tutaj pływali kiedyś i chciały nas pożreć. Za nóżkę. Ale tam w dalszej części po prostu gry, graliśmy. Tam faktycznie były nam rekiny już przeszkadzały. Dlatego szybciutko tu musimy. Dobra. Bo one tu w pobliżu pływają, naprawdę. Stary, no... Dobra, jestem na łódce. Ja też chcę być. Co tu mamy? Dobra, weź sobie pisemko sobie weź. O, jacht. Będzie do tak, czytania, jacht. Na tronie. Ten, tutaj liny, były chyba liny właśnie. Dokładnie. O, są dwie liny. Także liny można zabrać, jedna lina. A, nawet trzy liny, dobra. Trzy liny są. One się przydadzą i to bardzo. Szczególnie na początku gry. Dobra. Tutaj zobaczmy, powinny być jeszcze jakieś napoje. Missing. A, to jest zaginiony grubasek jakiś. Tak. To jest syn mleczarza, zaginął. Tu jest jakieś zdjęcie. Ej, patrz, tego nie było. Czego? Patrz, tu jest pin do otwarcia, nie możesz wejść. To było, Paweł. Nie, tego nie mieliśmy. W twojej wersji, jak ty grałeś, nie było, ale później wyszło to. To jest alternatywne zakończenie. Tyczeń, luty, marzec i wtedy nie było. No a teraz... To jest alternatywne zakończenie, bo tak, tutaj można tak odpłynąć łódką, tak? Czy co? Wiesz co, nie pamiętam, bo nie przechodziłem tego do końca, ale wiem, że to jest alternatywne zakończenie. Trzeba zobaczyć, co to jest w ogóle, bo nie sprawdzałem tego dokładnie. Dobra. Tam możemy sobie zapisać w głębi. Zdjęcia potworów. Tak, można zapis zrobić, to jest bardzo ważna sprawa. To co, ja może machnę ognisko, co? Wiesz co, poczekaj, chwila. Dobra. To ognisko u góry tutaj, no, tak? U góry, no. No dobra, okej, to machnij tu ognisko. Chociaż nie, czekaj. Co? No dobra, no tak, no tutaj. No to ognisko. Jednak. Chociaż po co, ale po co ci ognisko? Chyba, żeby tak zjeść coś, mamy mięso. Mamy mięso? No mamy, przecież z tego. Z żółwia. A, faktycznie.
Mamy mięso z żółwia. Dobra, możemy je upichcić. To jest dobry plan. Brzmi jak dobry plan. O, ale chyba zmienili tą możliwość robienia na łodzi. Chyba widzieli mój odcinek, wiesz, po prostu tak sobie craftowałem tutaj ten. Bo już nie można postawić nigdzie. Nie, na czerwono mam całość. Dobra, czyli był update. Faktycznie update to zmienił. No, najgorzej. Ogólnie nasze zakończenie spróbujemy zrobić z tym alternatywnym, czyli tutaj, tak? No możemy zobaczyć, jak najbardziej. Ja chcę zobaczyć alternatywne zakończenie po prostu. Nie, że uciekamy normalnie tam od góry, tylko tutaj faktycznie. Zdobyć jakiś pin czy coś, nie wiem. Stojąca kartę pochodnia. I po prostu odpłynąć. Bo tu nie było ręcznej pochodni chyba, nie? Nie było. Chyba nie. Nie, chyba dobra. Nie. To co, musimy iść na ten, na ląd w takim razie, żeby ognisko zrobić. Chyba tak, musimy wyjść na ląd, tylko tam się pojawią za chwilę kanibale, podejrzewam. No. Więc wiesz co, ja proponuję, przeżyjemy to przez noc. A to możemy chyba sobie teraz już zapisać nawet. Zapiszmy sobie grę przede wszystkim. Ja już sobie zapisuję. Zapisz sobie najpierw, ja podejdę za chwilę. Dobra. O. Puść mnie, puść mnie, no. Za typo. No dobra, zapisuję grę. Okej. Okay. Zastąpić, tak, zastąp. Zastąpić, tak. Zastąp go. Dobra. Za chwilę pójdziemy spać, zobacz, za chwilę będziemy mogli pójść tak. Spać. Pójdziemy spać i następnie będziemy mogli pójść, przepłynąć tam się i spalić tam te ludy. I będziemy też mogli później na kontenery pójść, także tam to... Tak, tak, na kontenery od razu pójdziemy, tam no. Też pozbierać. Tam będzie też kilka fajnych rzeczy. Jak tu jest okay. Ciemno w ogóle, u ciebie też tak ciemno jest? No jest mega ciemno, właśnie czekaj, ja zobaczę ustawienia. A faktycznie, może coś się pozmieniało jeszcze. Opcje. Przebojowa, ciepła, wiekowa. Kontrast obrazu, czekaj, tu jest jasność tutaj. Zobaczmy wstecz. O, mam teraz na wiekowej ustawionej i wiekowa jest trochę lepsza. Jest jaśniejsza troszeczkę. Nic nie ma, jak mówisz, jaką ustawiłeś? Wiekową teraz mam ustawioną. Ale gdzie? W grafice. Grafika i trzy po prawej stronie, trzecia od dołu. Po prawej stronie trzecia od dołu. Korekcja kolorów, tak? Tak, tak. Teksańska też jest spoko. Teraz mam teksańską. Jest spoko całkiem. Jest trochę lepiej. Okay. Współczesna, barwa oryginalna, tu nie. Ja miałem super. Teksańska albo wiekowa, tak? No, teksańska. Ja mam tak teksańską ustawioną. Jest ogólnie całkiem spoko. Nie jest tak ciemno. Jest trochę lepsza. Wiekowa. Aha, tylko wiesz co, bo to strasznie kolory zmienia, wiesz? No zmienia niestety, no, ale no wiesz, przynajmniej to coś będzie widać kolory. W nocy. Przebojowa, ciepła, granatowa. Ale u siebie na OBS-ie widzę, że to ładnie wygląda nawet. Także nie jest źle. Korekcja kolorów super. No to ja dam na super i wiesz co, w sumie to jakoś lepiej to wygląda, wiesz? Super? A zobaczymy no. Sobie opcje. Ja dam super i wtedy te kolory są naturalne, bo teksańska to brzmi taki, wiesz, taki żółty. Wszystko będzie żółte, niepotrzebnie. Super. Ale tu w ogóle nie działa opcja jaskinia i nocna jasność. Światowa i no ja w ogóle tej opcji nie mam, tak chciałem powiedzieć ogólnie. Bo Paweł ma więcej opcji niż ja. Ja chyba muszę sobie batonika przyswoić. No, naprawdę, ja nie wiem czy to coś zmienia, naprawdę, zobaczcie. Ustawienia robię ten. Nie wiem, dam na maksimum wszystko i... Chyba już możemy sobie iść spać, tak mi się wydaje. Możemy iść spać. Nie, jeszcze tak, nie możemy, nie, jeszcze sekunda, spać? Jeszcze sekunda. No to co mnie kłamiesz? Ty, oj, dobra, no przytulimy się, będzie ciepło, no. Zobaczysz. Teraz możemy, chodź. O, dobra, możemy iść spać, dobra, klikam Z. Też mam. Dobra. Idziemy spać i myślę, że w nocy na razie nie biegajmy jeszcze, nie jesteśmy tacy do końca, wiesz... Ja tam bym atakował wszystko, co się rusza. Dobra, wiesz co, zastanawiam się, czy możemy wskoczyć do wody. Nie jestem do końca przekonany. Czemu? Pierwszy. Poczekaj, ja skoczę pierwszy. Faktycznie. Dobra, lecę. Uwaga. Płynę. Dobra. A tutaj teraz będzie taki mega lodon leciał. Jaką ty masz nieruchomą głowę, Paweł? Bo ja patrzę przed siebie, nie rucham głową. A, mówisz, nie ruszasz w ogóle. Nie rucham głową, tak. Mega lodno by ci wyskoczył, tak. Ognisko trzeba wykraftować. Tak. Koniec, zaraz wykraftuj nam ognisko. Musimy spalić tych dwóch czarnuchów, żeby mieć ten, żeby mieć... Nie mów tak. A, sorry. Zaraz spalimy. A oni byli brudni, więc wiesz. No, usmoleni trochę. Usmoleni byli. I teraz tutaj, czy się pojawi jakiś potworek? Nie ma żadnego potworka, okej. Okay. To rób ognisko, będziemy palić ich. Szybciutko, B. Ognicho, małe ognisko. Tak, o. Nad nimi już muchy latają. Dobra, tutaj już odpalam tutaj. Dobra. Pięknie, oczywiście. A ja rzucam. Ten ogień. O, płonie. Dobra, biorę kolejnego. Dobra, musimy ich spalić faktycznie. I musimy przygotować jedzenie. Sobie jedzenie. Tak, 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 tak. Weź jedzenie. Dobra, C. Dobra, moje się robi już. No, w sumie dwa, ja sobie dwa zrobię tutaj. I ja chyba też jednak sobie zrobię dwa od razu. Okej. Okay.
O, czekaj, wiesz co, jeszcze tutaj chyba tego żółwia ubiję jeszcze jednego. A można, można. Jak ja go trafię? Boże, nie mogę go trafić, co za tempak. No. O! Boże, nie no uciekł mi typek. Ja trafiłem mewę. Zrobione jest? Czekaj. Chyba jeszcze nie. Nie, o, jest zrobione, jest. Zrobione. Także, o, dobra. Tylko trzeba będzie podnieść, wiesz, może nie zjeść. Dobra, ja sobie jem. Pozbieram to, co tu wypadło. O, ja już do pełna jestem najedzony. Co to jest jakiś ten, co to? Czaszka. A, to jest czaszka mewy, no Boże, po co mi to tu wrzuciłeś? I tyłeś... Po co ty zjadłeś dwa? No bo nie możesz przechowywać tego. No właśnie widzę, no to zlipa, ale zjadłeś. No. Co? Bo nawet się nie podzielił. Dobra, chodź, idziemy dalej. No bo ja sobie dwa upiekłem, ty też dwa sobie upiekłeś. No tak, no, no i zrobiliśmy lipę, widzisz? Dobra, dobra, chodź na kontenery, chodź, idziemy. Chodź, idziemy na kontenery. Tak. Oj, nie, wody. Ognisko zostawiamy tutaj? Tak, zostawiamy. Wody nam brakuje, mi przynajmniej. O. A, faktycznie, poczekaj. A, nie mamy w ogóle jak tutaj odsolić tego. No, na razie jeszcze nie, dopiero będzie musi pozbierać. Deszczówkę, no, czy coś. Dobra, chodź, idziemy. Lecę za tobą. Prawdopodobnie za chwilę będzie natkniemy się na kanibala. Wchodzimy na górę, tam koło drzewa? Tak, tak, będziemy musieli tam przejść, chociaż wiesz co, nie do końca, czekaj, tutaj może weźmiemy wodę, czekaj. Da się stąd wziąć, bo ona spływa. Ona, jak ona spływa, to ona jest naturalna, musimy w górę rzeki pójść. W górę rzeczki mówisz? Wiesz co, dobra, nie tędy, bo w tekstury się wbija, okay. Nie, się boję, że za chwilę będzie lipa. Że wpadniesz, nie wyjdziesz. Idziemy, tu jest wejście, nie, u góry. Minęliśmy je. To mogliśmy dołem też iść sobie. No i zmęczyłem się przez siebie. Zmęczyłem się, no nie, nie. Też się zsapałem. No. Okej, okay, czujesz pragnienie. Tak. Do kogo? Dziwnie, no właśnie dziwnie to brzmi i nie do końca jestem przekonany. Ja wiem, tyś jest wampir, dlatego. Tutaj powinny biegać kanibale. Tak, tam u góry bardziej chyba, znaczy po prawej stronie tak, bardziej. Oni do tego drzewa biegają zawsze. No, nie? Bo to jest święte drzewo. Które my będziemy musieli wysadzić. O, tu jest, chodź, tu jest woda, tu jest woda, możemy się napić. Tu jest, widzisz, nie wiem, czy kiedyś tu była, czy nie, ale... chyba tego nie było. Nie okay. Pamiętam. Okej, okay, właśnie się napiłem, a w sumie napiłeś się dwa razy. Okej. Okay. Chyba się że tak powiem, oddałeś tą wodę chyba. No, troszkę, no bo ona nie jest przygotowana, wiesz? Nie przygotowaliśmy tej wody. Ale też się napiję. W sumie. To są niebieskie jagódki, możemy je chyba jeść, jak pamiętam. Ale nie musisz ich jeść chyba, nie? Ale zjadłem. Możesz? Dobra. Dobra, teraz zjemy w sumie. Dobra, chodź, idziemy. Dobra. Tu powinien być namiot, jak pamiętam, co nie? Tak, jest tak, namiot. Tak, dalej są kontenery. I nie wiem, czy widzisz, chyba update zrobił coś innego. Kotwica jeszcze, tu jest. Tam jest taka mała wyspa. Nie, kotwica była, ale tam jest wyspa i tam jest chyba jakiś wrak statku, mi się wydaje. A tego chyba nie było, nie? Nie było. Nie było chyba, nie pamiętam tego. Nie było tam czegoś takiego. Tylko tu są rekiny ogólnie, więc tam nie dopłyniemy. O, garnek. Ja wezmę płytkę drukowaną, żeby później robić te bomby. No, w sumie przyda się. Garnek jak najbardziej się przyda, taśma się przyda. O, tu jest alkohol. Dobra, coś jeszcze? Gdzie masz taśmę? A, tylko ty mogłeś taśmę wziąć. Dobra. Ja nie widziałem jej w ogóle. Coś jeszcze jest? To jest możliwość spania w razie tak, możemy czego. Zapisać sobie. Możemy też zapisywać. Dobra, chodź, idziemy dalej. Tu jest alkohol, jeszcze byś chciał. Gdzie? Tu leży koło mnie. Czy nie, nie ma, nie widzisz go? O, ja już więcej nie mogę wziąć, aha, więc wiesz co zrobię? Mołotowa. Zrobię tak, że wezmę tkaninę, połączę z butelką z alko. W ogóle jakiś, zobacz, jak się teraz ten rok robi, taki kołowrotek się robi, taki naprawdę bardzo ładnie zrobiony. No, taka grafika lepsza, nie? No. No wiesz, na pewno postarali okay. się twórcy, żeby to wyglądało lepiej, nie? Co zrobiłeś? Czemu się śmiejesz? Nie, bo wziąłem do ręki mołotowa, mówię ten... Aha, dobra, nieważne. Nie widziałem, bo byłem w menu akurat craftowania. Aha, poczekaj, tutaj jeszcze faktycznie więcej. Chciałeś mi krzywdę zrobić, wiedziałem. Czekaj, to... Chodź, Pawello. Teraz zrobiło tutaj? Weź, usuń. Okej, okay, mewa. Połącz. Dobra. No i wziął butelkę. O, mewa. Nie strasz. Ciach ją. Nie uciekła. Nie, trafiłem ją. Trafiłem jeszcze. Piórko. Piórko. Dawaj piórko. No. Ono w górę leci, co za piórko? No bez jaj, naprawdę piórko w górę. No i nie spada. Masz główkę. Ale syf, ach, normalnie. Sam jesteś główka. No, dobra, chodź, idziemy. Bo na powoli się kończy czas na ten. A, faktycznie, minuty, faktycznie. Mniej więcej, albo 5. No około 5 myślę. Tam jest jakiś taki, widzisz, taki moment, gdzie możemy wejść na coś. Jest taka wysepka, nie?
Nie, tutaj jest taki druciak, na który możesz wejść. A tam na wprost, tak, to jest ten punkt obserwacyjny. Na patyczaku zazwyczaj są leki, tam są zazwyczaj leki albo jakieś batony, jak pamiętam. Okej, zobaczymy. Zawsze coś jest. Okej, widzę już tutaj kontenery. Dobrze, że wiesz, dla nas jest plus taki, że już gdzieś tam znamy po prostu miejscówki. Wiemy mniej więcej co gdzie i jak, nie? Dokładnie, to jest fajna opcja. Nie wiem, czy tam kanibal nie stoi. Nie. Gdzie? Przy lesie? No, tam nie, jest to w lesie, krzaki chyba. Nie wiem, czy to... No i czemu ty żygasz? Nie żygałem. Słyszałem, że ci się odbija. Poważnie? Nie. No. Ej, ale bez jaj, nic nie ma tutaj u góry. Automatnie wchodzę. Ale syf. Zawsze coś było u góry na tym, nie? Zawsze coś się pojawiło. No powinno być. Update to zmienił. Tak. Dokładnie. Już teraz nie ma tak łatwo. Chodź, tam powinny być płytki drukowane. W kontenerach. Ogólnie musimy jak najszybciej zrobić mapkę, wiesz, musimy mapę ogarnąć. Tego trzeba tu nie było chyba wcześniej. No właśnie też nie kojarzę go. Dobra, chodź, biegniemy. Się tutaj. Tam będzie duża ilość płytek drukowanych. Trzeba będzie robić od razu ten. Czy tam jest na wprost tak? Kanibal? Stoi? Tam na wprost, zupełnie. Coś, no? Nie wiem właśnie. Nie, to chyba nie jest on. To może być taki manekin zrobiony, wiesz? Podejdźmy bliżej. Nie, on tam stoi. To jest kanibal. Leczący chyba. Tylko taki zgarbiony jest. No jakiś taki zgarbiony, czekaj. Królik biegnie, patrz, królik. Kliknij kontrol i chodź się podczaimy pod niego. Okej. Stój. Właśnie przebieg drugi za drzewami. To może dajmy mu spokój na razie, co? Tu jest ich dwóch tutaj, oni śpią. To może chodźmy w drugą stronę. Jeden kuca jest w krzakach, a drugi widzę. Nie, możemy... Nie, staro, ogarniemy ich. Kości się przydadzą, zbudujemy sobie po prostu, wiesz, pancerz już. Dobra, to co, jedziemy ich? Obudzili się. Teraz już musimy. Chodź tu, misiu kolorowy. Dawaj go, trzeci biegnie. Spokojnie, dobij gościa najpierw. Dobiłem. Dobra, dobity. Tam jeszcze dwóch biegnie na dole. Gdzie trzeci? Na dole. Dwóch a, jest. A, widzę, dobra, jest. Spokojnie. Biegnie. Ja zbieram patyki. Okej, widzę. Dobra, zajmę się drugim. Jacyś tacy kanibale dziwni. Kanibał. Nie, na razie są luzik. Czekaj, jeszcze żyje. Dobra, gościu leży. Mój już nie żyje. Ktoś? Dobra. Ta-dam. Chyba przyleciała. O, ząb. Wiesz co, zostałem się ognisko, zróbmy tutaj. Weź, wypalmy ich wszystkich. Czekaj, zbuduj ognisko. Robisz ty? To rób, dobra. Robię. A tu są skrzynki w ogóle, żeby ten... Tak? Jak to się nazywało, Boże. Walizki. No, dobra, okej, bierz ich tutaj, wyrzucaj. Idę po niego. Chodź, misiu kolorowy. Jeden już pójdziesz leży ze mną. Nie, słuchaj, naprawdę to trzeba robić tutaj. Nie możemy się bać. Oni są na razie słabi, więc wiesz. A tyle co pamiętam, zgodnie jak tam idzie do przodu gra. No, to oni później są coraz mocniejsi, wiesz. Na pewno. Trzeba będzie bazę budować pewnie dużą. Dobra. Dawaj te skrzynki faktycznie ogarniemy tutaj. Dobra. Ops. Na razie musimy troszkę pozbierać rzeczy, to jest najważniejszy element. Żeby później mieć łatwiej trochę. Tak, przede wszystkim ta taśma później jest problematyczna, żeby no, znaleźć, dokładnie. Wiesz. Taśmą zawsze taśmą były problemy. Musimy ogarnąć. Dobra. Gdzie mnie tu piłką rzucasz? Widziałem to. Przepraszam. Nie mogę się powstrzymać, czekaj, spróbuję tego lizarda. O, trafiłem gościa. Zawsze można też... Wezmę skórę z gościa. Można kanibali też zjeść zawsze. Tak, oczywiście. Dobra, wezmę skórkę. Dobra, zostawię ci kości. Tak, można, oczywiście. Znaczy w razie czego kości to później wiesz, można podzielić. Więcej kości nie mogę zabrać. Ja mam 12. Możesz wziąć te kości? Czekaj. Już nie mogę. Skończyło mi się miejsce. Dobra, to musimy wykraftować sobie kości. No to możemy zrobić sobie zbroję z kości. Czekaj, chyba, z tego co pamiętam. Czekaj, to się liną łączyło? Nie, czekaj, szmatami chyba. Czekaj, to był na pewno... Szmaty, taśma jeszcze czy co było? Patyk na pewno, kość nie. I szmatka to była? No właśnie patyki. Szmatki. Patyk? Nie patyk. Przepraszam, kości, szmatki. A, Paweł, ale teraz sobie na przykład rzuć sobie patyk na ten, na środek i najdź sobie na ten, na ten kołowrotek. Zawsze to możesz skraftować coś z tego. Masz listę całą. Tak? Czekaj. No zobacz sobie, rzucaj cokolwiek na środek i weź tam, pancerz, najesz sobie. Faktycznie, 3 szmatki i 6 ten, pancerz z kości. Ulepszona no to jest w takim razie łatwiej. Mega. Mega łatwiej, czyli 6 kości. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3.
Okej, okay, łączymy pancerz, robię. Prędkość na broń, obrażenia plus prędkość na broń, obrażenia na broń. O nie, jak są update'y w ogóle do broni. No właśnie tutaj troszkę zmienili, czekaj, patyk, co to jest? Rakiety śnieżne, maczuga własnej płonące roboty. Płonące broń, rakiety śnieżne, maczuga własnej roboty, strzały, słaba dzida, proca. Czekaj, obrażenia jakieś tutaj, prędkość broń. No sporo tego, sporo. Aha, tylko na początku muszę dzidę zrobić sobie. Na początku muszę mieć dzidę. A normalną dzidę robi się z dwóch patyków. Połącz. Okay. Dobra. Dwa patyki, mówisz? Dzida, tak? Tak, dwa patyki, dzida, a później... Lepszona dzida to... A później dwie szmatki i trzy kości. Ja ulepszyłem sobie właśnie już. Ja na razie nie będę ulepszał. Ło, patrz na to. Wiesz, bo... Ja sobie mołotowy jeszcze dorobię. Troszeczkę, ze dwa. O, to jest bardzo istotne. Ja mołotowów mam z sześć. Zapisać grę. Tak, musimy chodźmy. Zapisać grę, chodźmy. Wiesz? Bo w sumie mam się... No już tam się zgodził czas antenowy. Wiesz co, to nie, może weźmy do kontenerów, ogarniemy kontenery, zrobimy zapis gry. Okej. I dopiero ten, skończymy odcinek. Troszkę będzie dłuższy. Ale pierwszy odcinek musi być dłuższy, moi drodzy. Ale wydaje mi się, że też zoptymalizowali gierkę, bo płynniej chodzi cała. Tak. Jest, jest lepsza, lepsza grywalność jest tej gierki teraz, naprawdę. Dobra, czekaj, zobaczmy co w kontenerze tutaj jest. Co tu mamy? Są paczki, są paczki. Czyli jak są paczki, to będą części pewnie ten. Podzespoły, no właśnie. Tak jest. Są podzespoły. Dobra, mam. Ja już podzespołów nie mogę podnosić, więc zróbmy może z tych drukowanych. Czekaj, płytka drukowana. Aha, zegarków nie mam. Nie mam zegarków, no to nie zrobimy. Zapomniałem, że nie mam zegarka, no tak. Ale powiem ci teraz z tym właśnie podpowiedzią, co masz nałożyć, żeby coś zrobić. Ułatwienie mega w ogóle, fajnie to jest zrobione. Jest mega łatwiej. To jest tak, bardzo fajne. Trzeba było szukać w internecie informacji. Dokładnie jak tak, coś. Dokładnie tak. Masz krok po kroku. Bardzo fajna sprawa. Tu jest jakaś karteczka, lista. O, ktoś okno przewoził. Sahara, coś tam. O nie, nie mam odbicia, jestem wampirem. Ja też nie mam odbicia, to jest najlepsze. Dobra, zobaczmy co tu jest w tej wodzie. Tutaj chyba nic nie będzie, co? Chyba nie. Tu jest nie, tu chyba nic nie ma. Żółwia szczęść na razie. Wiesz co, to są płytki drukowane we wszystkich paczkach, nie? No, ale też nie mogę wziąć. No. Czyli musimy pamiętać, żeby wrócić później po to. Znaczy, tu się reszty. A tu jest piasek, tu nic nie ma więcej. To co, dobra, ciśniemy po namiotu. Szałas. No. Nie, nie. A budujemy. Zbuduję szałas. Okej, okay, możemy. Czekaj, możemy. Zbudujemy szałasik. Tymczasowe schronienie zrobię. Tu nie będziemy spali i tak. Tylko zrobimy, czekaj, najmniejsze to jest 26, 14, 7, 7, 7. Okej, okay, czyli tymczasowe schronienie. To jest dzieci zrób. O stary, jak to inaczej wygląda teraz. Nie wiem, nie widzę jeszcze. Dobra, musisz mi pomóc. Ja nie mam już takiej ilości. No to już ci pomagam. Nie wiem, czy patyki damy radę? Nie, daliśmy. Dobra, spoko. Tylko nie, pamiętaj, nie klikaj, zapisz. Znaczy zapisz. No o, zapisz. No, zapisz, okej. Okay. Zapisane. To sobie zapisujemy. Moi drodzy, oczywiście, że tak. Dobra, gra zapisana. I cóż, dajcie znać, czy chcecie tak. Więcej odcinku. Mam nadzieję, że tak, że chcecie, miejmy nadzieję. Ogólnie ta seria będzie raczej w weekendy, czyli soboty i niedzielę. Tak, 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 nasza poprzednia seria, nie? Na weekendy. Dzisiaj wyjątkowo, ponieważ premierowo. Był update, więc chcieliśmy zacząć premierowo. Tak, dokładnie tak. No. Także tym sobie szlaksem kończymy odcinek, dzięki za uwagę, trzymajcie się, Paweł i Dzięka, hej. Na razie, siema, cześć. Jestem ciekaw, kiedy zbudujemy tego. Czego? Maszynę latającą. Mam nadzieję, że widzowie nam będą podpowiadać w komentarzach. No, jutro zbudujemy. No. Damy radę, zobaczysz, jutro już. Panie. Na razie, cześć, siema.